Witamy na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości pod tytułem Rząd oszczędza na bezrobotnych, a w konferencji udział biorą wiceprezes Beata Szydło, poseł Paweł Szałamacha oraz poseł Stanisław Szwed. Bardzo proszę panią wiceprezes o zabranie głosu. Szanowni państwo, w swoim exposé Donald Tusk mówił, że priorytetem rządu będzie walka z bezrobociem. Ostatnie dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące wzrostu bezrobocia, szczególnie wśród ludzi młodych, wśród absolwentów, pokazują bardzo wyraźnie, że to jest problem, który niestety nie jest w Polsce rozwiązywany, ale wręcz można powiedzieć, że narasta. Nie ma żadnych propozycji rządowych związanych, skierowanych zarówno do osób młodych, do absolwentów. I można też powiedzieć tak, że co będziemy chcieli tutaj zaraz państwu wykazać, że również ten program rządowy 50+, czyli praca dla osób w średnim wieku i w starszym wieku, też się nie sprawdza. Zainteresowania ze strony polityków Platformy Obywatelskiej tematem właściwie nie ma żadnego. Ja mogę powiedzieć ze swojego przykładu. W poniedziałek Prawo i Sprawiedliwość, posłowie Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali w Krakowie Małopolski Okrągły Stół dotyczący bezrobocia. Zaprosiliśmy wszystkie środowiska, przedstawicieli nie tylko ugrupowań politycznych, ale samorządowców, organizacji społecznych, organizacji przedsiębiorców studenckich i wszyscy przedstawiciele przybyli. Była bardzo ciekawa dyskusja. Byli przedstawiciele urzędów pracy. Umówiliśmy się na kolejne spotkanie i tylko mogę powiedzieć z ubolewaniem, że żadnego polityka Platformy Obywatelskiej nie było. To pokazuje, jakie jest podejście Platformy do tego problemu, który w naszym przekonaniu będzie w tej chwili coraz bardziej narastał, a rozmawiając o systemie emerytalnym, o zabezpieczeniu emerytalnym, trzeba również rozmawiać o rozwiązaniu problemu bezrobocia. Pan poseł Stanisław Szwed przedstawi państwu informacje na temat, jak w tej chwili rząd realizuje, a właściwie nie realizuje tych zapewnień dotyczących walki z bezrobociem. Natomiast pan poseł Paweł Szałamacha przedstawi jedną z naszych propozycji, którą chcemy w tej chwili złożyć w lasce marszałkowskiej i skierowaną właśnie głównie do młodych ludzi, którzy poszukują pracy. Dziękuję pani prezes. Chcieliśmy państwu przedstawić prezentację Rząd oszczędza na bezrobotnych i pierwsza informacja dotycząca poziomu i stopy bezrobocia rejestrowanego na koniec lutego. Jak państwo zauważyli, 13,5% stopa bezrobocia, ona wzrosła o 0,3% w stosunku do ubiegłego roku. Jest porównywalna z bezrobociem w poprzednim roku. I jak widzimy, tutaj w tej sprawie się nic nie zmienia. Jeżeli w liczbach bezwzględnych zobaczymy, to mówimy o ponad 2 160 000 osób pozostających bez pracy. To jest o 50 000 wzrost bezrobocia tylko w stosunku do stycznia. I to jest olbrzymia liczba osób, którzy pozostają bez pracy. Jeżeli popatrzymy na województwa, to tym kolorem czerwonym bezrobocie najwyższe, województwo warmińsko-mazurskie ponad 21%, województwo zachodniopomorskie 18,5%, kujawsko-pomorskie 17,7%. Można wymieniać, jak bardziej szczegółową mapę państwo zobaczą, już patrząc na powiaty, to powiat szydłowiecki w województwie mazowieckim ponad 37, prawie 38% ludzi bez pracy, a są gminy, gdzie bezrobocie wynosi ponad 50%. Powiat piski w województwie warmińsko-mazurskim ponad 33%, w zachodniopomorskim powiat łobeski, ale praktycznie w każdym województwie są powiaty, gdzie bezrobocie jest powyżej czy to 20%, czy 30%. Ta mapa jest przerażająca i dla tych ludzi, którzy tam mieszkają, jest to ogromny problem. I teraz chcieliśmy pokazać państwu liczba zarejestrowanych bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Jak państwo widzą, ta skala jest na poziomie ponad 400 000 osób powyżej 50 roku życia. Wprawdzie to jest rok 2010, tych osób jest teraz więcej.
ale w procentowo powyżej 50 roku życia to jest ponad 21% i ta tendencja wzrasta. To, co mówiła pani poseł Szydło, że ten program 50+ praktycznie nie funkcjonuje. Osób powyżej 50 roku życia, których jest więcej na bezrobociu, przybywa. I jak to rozłożymy procentowo, jeśli chodzi o osoby według wieku, to państwo zwrócą uwagę, że największy odsetek bezrobotnych to jest do 24 i do 34 roku życia. Czyli jeżeli te dwie grupy osób młodych połączymy, to 50% osób, ponad 50% osób zarejestrowanych na bezrobociu, czyli ponad 1 000 000 osób do 34 roku życia jest na bezrobociu i tutaj dla tych osób też nie ma żadnych propozycji. I taka kolejny, to jest bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy na koniec stycznia 2012 roku. Jak państwo widzą, jakie grupy osób, które są w szczególnej sytuacji, czyli do 25 roku życia, ponad 400 tysięcy osób. Długotrwale bezrobotni, ponad 1 000 000 osób. I tak dalej można tutaj wymieniać. Z 10 bezrobotnych 9 osób zalicza się do grupy o szczególnej sytuacji na rynku pracy. Jako że to się nie sumuje, ale pokazuje tylko obraz, jakie grupy najtrudniej znajdują pracę na rynku pracy. I teraz to, dlaczego mówimy, że rząd oszczędza na bezrobotnych. Na Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, czyli na przykład dotacje dla osób, dla bezrobotnych, którzy chcą założyć własną działalność, czy to na staże dla absolwentów, czy na inne, czy wsparcie młodocianych, czy na szkolenia. W 2010 roku było ponad 7 miliardów złotych. W 2011 mieliśmy gwałtowny spadek, 3 miliardy 235 milionów złotych, czyli o ponad 54% środków mniej. 2012 rok podobnie, 3 miliardy 435 milionów złotych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Co to skutkuje? To skutkuje tym, że po prostu osób, których można zaaktywizować, czyli ludzi młodych, ludzi w podeszłym wieku, jest o ponad połowę mniej niż to było w roku 2010, czyli wysokiej skali bezrobocia. No, powiatowe urzędy pracy praktycznie nie mają instrumentów, żeby z tego korzystać. I to, co jest też ważne, jak wygląda stan Funduszu Pracy. Ja przypomnę, że na Fundusz Pracy składają się pracodawcy, czyli można powiedzieć, że to jest tak naprawdę ich fundusz. I stan na koniec i początek 2012 roku ponad 5 miliardów złotych na Funduszu Pracy. A przewiduje się, że na koniec 2012 roku będzie ponad 7 miliardów złotych, czyli stan funduszu jest bardzo dobry, ale niestety nie jest wykorzystywany na to, do czego został powołany. I ten ostatni materiał, który państwu pokazujemy, to jest, jak zachowuje się w tym zakresie Ministerstwo Finansów, czyli mamy na koniec roku przewidywany stan 7,1 miliarda złotych. Są to w teorii niewykorzystane pieniądze. Niestety jest to tylko zapis księgowy, jako że minister finansów raz, że chce w ten sposób maskować deficyt finansów publicznych, a z drugiej strony w ustawie budżetowej na 2012 rok zapisał sobie, że zarządzanie i depozyt może wykorzystać 2 miliardy 300 milionów złotych środków z Funduszu Pracy. To jest praktyką niedopuszczalną, żeby wykorzystywać środki pracodawców na cele, które nie są związane z Funduszem Pracy. Dziękuję. Szanowni Państwo, te liczby są oczywiste. To, co my proponujemy, to jest następujące rozwiązanie. Od 6 lat w Polsce osoby, które rozpoczynają działalność gospodarczą, płacą niższe składki na ZUS, o połowę mniej więcej niższe składki na ZUS. My proponujemy powielić to rozwiązanie dla osób podejmujących pierwszą pracę, dla absolwentów, którzy uzyskują pierwsze zatrudnienie. Tak samo przez pierwsze 2 lata składki na ZUS byłyby obniżone o połowę. Pamiętajmy o tym, że w następnych miesiącach następują 2 zjawiska. Po pierwsze jest spadająca dynamika PKB, a po drugie kolejny rocznik absolwentów za 4 miesiące opuści już szkoły. Po kilku tygodniach wakacji te osoby będą szukały pracy. My uważamy, że taka ustawa powinna być przyjęta dosyć szybko, jeszcze przed wakacjami, po to, żeby wprowadzić do systemu, powiedzmy, bodziec pozytywny dla pracodawców, ażeby zatrudnili takich absolwentów. Rozwiązanie, które poniekąd już funkcjonuje częściowo w Polsce w przypadku działalności gospodarczej, my uważamy, że nie należy podatkowo dyskryminować pracy jako takiej, stosunku pracy, nawiązywania stosunku pracy, a dzisiaj ona podlega pełnym składkom i chcemy to wprowadzić.
także rozważamy, ażeby tutaj ta częściowo refundację tych składek właśnie z Funduszu Pracy, który posiada tą, powiedzmy, nadpłynność, po to, ażeby te, ten kapitał emerytalny takiej osoby zatrudnianej po raz pierwszy, no już w pełni był naliczany, ażeby ona poniekąd nie traciła na tym. Taki mechanizm sądzimy, że pozwoli chociaż częściowo odwrócić to, co stało się kilka tygodni temu, kiedy rząd podniósł składkę rentową o 2%. My w grudniu bardzo mocno, nasz kolega klubowy Wippler protestował przeciwko tej podwyżce. Ta podwyżka została ewidentnie, jak Państwo widzą, po 2 miesiącach przełożona na to, co jest na rynku pracy. Mechanizm był bardzo prosty i bardzo szybki, natychmiastowy. Od razu po 2 miesiącach mamy 140-150 tysięcy osób więcej bez pracy. Jeżeli ta krzywa będzie nadal tak wyglądała i te procesy będą tak przyspieszały, no to ta pierwsza grupa bezrobotnych do 24 roku życia i później 24-35, ona będzie nam bardzo ładnie puchła poniekąd, można powiedzieć. To już nie będzie w tej drugiej grupie 29% bezrobotnych, ale to będzie 30, 31, 35. Chcemy temu zapobiec i teraz wprowadzić tą ustawę. Złożymy ją do laski marszałkowskiej jeszcze w marcu. To nie jest jakaś bardzo skomplikowana regulacja, powiedzmy sobie szczerze. To jest kilka przepisów. Chodzi jeszcze o zbieżność, o wykorzystanie wcześniejszej tej ulgi dla działalność gospodarczą. I mamy nadzieję na przychylenie się do tej propozycji. Tym bardziej, że skutek dla finansów publicznych będzie neutralny. Będzie to pozytywny skutek, pozytywny bodziec na rynku pracy, a brak negatywnego skutku na finanse publiczne. Proszę, jeśli są pytania. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.